Witam serdecznie, ja jestem retro, a to jest kolejna kariera i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zostałem komentatorem i jak ta praca. Wygląda. libali jest Benedyczak. Obraca się z piłką. Benedyczak znakomicie to wykańcza polski napastnik. Mamy bramkę Adriana Benedyczaka. 68 minuta meczu. Tonita reprezentuje Mołdawię. Glik, ale uwaga, bo teraz świetna piłka i będzie okazja sam na sam. A i co tutaj się dzieje? Mamy żółtkarni. Ja nie wiem, czy to nie będzie. Czerwona kartka, tylko żółty kartonik. Górski przed szansą, żeby pogoniowiła prowadzenie. Maciej Górski bez litości. Tego jeszcze szansa dla Raduni by świetnie otworzyć ten mecz. No I tak właśnie się dzieje! Jeden do zera. Luli Idź do zero Mamma mia, co oni zrobili? Od roku czasu jestem komentatorem. Yy, można powiedzieć, że tak na pół etatu. Jest to początek mojej drogi komentatorskiej. Zawsze chciałem to robić i dawał mi w pewnym sensie możliwość robienia tego dla zabawy, for fun, dla beki. Nawet można powiedzieć kanał Kolejna Kariera. W momencie, w którym zacząłem grać... Ekstra klasy, czy to Swify 06, czy Swify 21 i robiliśmy streamy na żywo, ja tam komentowałem te mecze. Grając je, no to to był taki początek. Polakarnego, piasta, Gliwice, no i teraz szansa, by prowadzić! Jest bramka dla warszawskiej Pole karne, Drygas, czy zdoła zagrać do środka? Tak! I 1 do 0 dla pogoni! Nie zanosiło się na to, Toraków przeważał, Toraków prowadził grę. Nie sądziłem, że, że to jest coś więcej niż Iż moje wygłupianie się, i że mam jakiekolwiek predyspozycje do tego. Dopiero Wy mnie utwierdziliście w tym przekonaniu. Jak założyłem ten kanał, jak zacząłem go prowadzić i jak zacząłem dostawać od Was feedback, że no, Ty masz w sumie spoko, głos, a potem jak zacząłem coś komentować na live'ach i powiedzieliście, no, fajnie komentujesz i dużo było pozytywnych komentarzy, to nabrałem pewności siebie. Dzięki Wam dziękuję, bo bez Was po prostu nie sądziłbym nigdy, że realne jest robienie tego. A dzisiaj to jest realne. Dzisiaj jest taka platforma VOD Sportowa, Sportaiz.pl. Oni streamują, transmitują wszystkie mecze drugiej ligi polskiej. A ostatnio udało się Sportais rozrosnąć, rozwinąć do tego stopnia, że pojawiła się kolejna treść i to jest włoska Serie B. Bardzo dobre zagranie za plecy obrońców. Będzie okazja na to Trzeba ten po pojedynek wygrać. Szuka rzutu karnego. Ten rzut karny znalazł w tej sytuacji. I ta platforma, jeśli chodzi o drugą ligę, to funkcjonuje w taki sposób, że. Transmisje odbywają się zdalnie. Na każdym stadionie drugiej ligi zainstalowany jest ma swoje kamery, takie zdalne i algorytm z kamer szerokokątnych łączy obraz i one właściwie same wykrywają, gdzie jest piłka, starają się poruszać za piłką i działają, można powiedzieć półautomatycznie, a właściwie prawie że automatycznie. Dlatego, że każdą transmisję koordynuje osoba ze strony Sporta, spilnując, czy tam wszystko działa, czy jakaś kamera gdzieś nie uciekła, czy nie trzeba jakoś kolorów obrazu poprawić, albo jego jasności, bo na przykład jest za ciemno, i tak Natomiast jako tako to wszystko odbywa się zdalnie. Nikt nie jedzie na stadion, nikt tam nic nie ustawia, ktoś po prostu z Warszawy łączy się z, tą, z daną kamerą na danym stadionie, komentator ze swojego miejsca zamieszkania, w moim przypadku to jest, to jest oczywiście bielsko-biała, bo tutaj cały czas mieszka i pracuje. I nic się w tej kwestii na razie nie zmieniło. Eee, łączy się z e, takim zdalnym studiem, no i tam sobie siedzimy z realizatorem i e, ja komentuję, oglądając e, obraz z kamery. On koordynuje transmisję, możemy się między sobą komunikować, ale to wszystko, wam, e, to wszystko Wam postaram się jeszcze pokazać i o tym opowiedzieć. I tak to wygląda od strony czysto technicznej. Natomiast serie B, jeśli chodzi o sport, to już jest zupełnie inny poziom transmisji, ponieważ tam mamy obraz dostarczany z Włoch bezpośrednio. Gdzie mamy mecz z całą meczową oprawą, z całą meczową grafiką, z kilku kamer, z powtórkami, z jakimiś takimi ujęciami przed meczem, jak drużyny przyjeżdżają autobusami. No, taka transmisja po prostu pełną gębą, profesjonalna na 100%, którą Włosi po prostu handlują w ramach licencji. No i w Polsce akurat tak się złożyło, że Sporta jest tą licencję wykupił. Dlaczego ją wykupił? Z uwagi na dużą liczbę po prostu polskich zawodników w Serie B. Bo sama liga może nie jest dla nas jakoś specjalnie seksowna, ale biorąc pod uwagę, że tam gra 12 Polaków, mamy tam Łukasza Teodorczyka, mamy Adriana Benedyczaka w Parmie, mamy Kamila Glika w Benevento, jest Filip Jagiełło, jest Przemysław Szymiński. O ile drugą ligę też lubię komentować, to no jest to jednak bardzo powiedziałbym prosta, obskurna transmisja w porównaniu z tym, co, co oferuje. Serię B, i tutaj już czuję się jako jak taki pełnoprawny komentator, bo trzeba wam wiedzieć, że te czasy, kiedy komentatorzy jeżdżą na mecze, siedzą na stadionach, mają tam jakieś boksy, one powoli mijają. Jesteśmy w tej chwili w takim okresie przejściowym, to znaczy jeszcze te czasy są, bo na przykład dzisiaj, jak to nagrywam, El Clasico chyba nawet zaraz się zacznie. I tam rzeczywiście pojechała ekipa ludzi, oni tam są, reporterzy, komentatorzy, pan Świąkała i tak dalej, i tak dalej. I oni tam wszyscy są i, i będą to komentować bezpośrednio z tego stadionu. I takie transmisje się zdarzają oczywiście przy, przy okazji Ligi Mistrzów i przy okazji meczów reprezentacji Polski. Natomiast te wszystkie platformy, które oferują bardzo dużą ilość spotkań, gdzie na przykład mamy. No właśnie tak jak na Sporta jest całą kolejkę drugiej ligi transmitowaną, czy w innej platformie mamy całą kolejkę Bundesligi, czy Serie A transmitowane, wszystkie mecze jeden po drugim, dosłownie można sobie wybrać po prostu jaki mecz chcemy oglądać. Tutaj no, nie ma możliwości, żeby każdy z tych komentatorów pojechał na każdy z tych stadionów. Jeszcze najlepiej z reporterem, z dźwiękowcem, z jakimś tam realizatorem, i po prostu siedział i fizycznie tam był, bo po prostu byłyby to za duże koszty i za duża operacja logistyczna. Wyobraźcie sobie, e, no, podróż, hotel za każdym razem tak? e, to wszystko, bilety na samolot no, to wszystko są niepotrzebne koszty, a technologia na dzień dzisiejszy pozwala robić to właściwie w 100% zdalnie, i widz nie odczuwa dyskomfortu w żaden sposób tego, że jest to transmisja zdalna. Natomiast, wracając do meritum, no to wszystko sprawia, że ten rynek się rozwija, i mam wrażenie, że to zapotrzebowanie na komentatorów będzie coraz większe, bo tych stacji jest coraz więcej, wydarzeń jest coraz więcej i jak widać, nawet transmitowanie drugiej ligi polskiej może się okazać na tyle rentownym przedsięwzięciem, że platforma się rozwija i ona rzeczywiście w ciągu roku, jak tam jestem, rozwija się bardzo, rozwija się bardzo dynamicznie. Lubię myśleć o tym projekcie jako o takim naprawdę nieźle funkcjonującym startupie, jeśli chodzi o to, niszę na rynku rynku sportowo-medialnym, gdzie transmisji meczów na żywo platformy VOD to, to jest taki fajny startup, myślę. I mam nadzieję, że, że to pójdzie w tym kierunku oczywiście razem ze mną i że to się będzie fajnie rozwijało. Ale zacznijmy od początku, bo to był, to był taki dość długi wstęp. Natomiast zacznijmy od początku. Jak to się w ogóle stało, że, że trafiłem do Sportice i mam możliwość teraz komentowania... Co weekend jednego lub dwóch, a czasami nawet trzech spotkań, czy to drugiej ligi, czy ostatnio Serie B. No nie będę tutaj zaczynał całej tej opowiastki jeszcze raz, jak to od dziecka się pasjonowałem komentarzem i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że przewiniemy sobie te nudne rozdziały. Mniej więcej dwa lata temu, kiedy dość poważnie reaktywowałem kanał. Kolejna kariera, zacząłem wtedy robić właśnie bardzo dużo streamów. Wielu z Was do dziś wspomina to jako taki złoty okres, bo retro codziennie streamował, były nowe treści, była ta FIFA, była ta ekstraklasa, ta liga mistrzów, były piłkarskie quizy. No i te skróty, jako że bardzo zależało mi wtedy na tym, żeby kanał się rozrastał, to ja naprawdę robiłem wszystko, co mogłem, żeby te materiały z mojego malutkiego kanału rozchodziły się po necie, przynajmniej do kilkudziesięciu, czy na najlepiej kilkuset dodatkowych osób. Dla mnie każda pięćdziesiąt wyświetleń to już była wartość dodana, bo zależało mi po prostu na rozwoju tego kanału wówczas. I miałem taki pomysł, że te treści, które generowałem później w formie odcinków czy to z FIFA czy z Pro Evolution Soccer, bo też była ekstra klasa przecież Pro Evolution Soccer 6, zacząłem wrzucać na grupy facebookowe związane z daną tematyką. To znaczy, żeby nie spamować, to szukałem grup albo związanych z piłką nożną, albo związanych z PES-em, albo związanych z Fifą. No i tam po prostu linkowałem, wrzucałem też na Discordy, parę razy dostałem po łapach za to na na niektórych Discordach yy... No, ale trudno. No, gdzieś tam podejmowałem to ryzyko, bo po prostu zależało mi na tym, żeby ten kanał miał możliwość dotarcia do, do widzów, dla których te treści z tej niszy mogą wydać się po prostu ciekawe. I rzeczywiście to zaczęło działać. To nie był jakiś spektakularny wzrost wyświetleń, że nagle z 100 wyświetleń zrobiło się 1000 czy tysięcy, Ale gdzieś tam na pewno znajdą się widzowie po drugiej stronie teraz ekranu, którzy powiedzą: tak, ja pierwszy raz zobaczyłem Cię, bo wrzuciłeś materiał na jakąś grupę pes ie czy na jakąś grupę o FIFA. No, i właśnie w ten sposób zostałem. Troszkę odkryty przez społeczność PESA, bo okazało się nagle, że istnieje dość prężnie działająca wówczas, bo teraz dużo się zmieniło w tej kwestii, ale wówczas dość prężnie działająca społeczność PESA, która nie jest może duża, ale tak jak powiedziałem, jest bardzo aktywna i oni. I napisała do mnie jedna z drużyn, właśnie grająca w takiej lidze, żebym skomentował ich mecz, bo fajnie komentuje. Ja się tego podjąłem, to było dla mnie nowe wyzwanie. U przeciwników, ale nie miał już czasu, będzie jednak rzut rożny dla The Hussars. Adam z narożnika boiska, dobre dośrodkowanie i mamy bramkę. Drużyna e, mocno pracuje na tym, ale uwaga, bo Tomasz przed szansą! to musi być bramka i to jest druga bramka dla Husarzy. Fantastyczna końcówka drugiej połowy w To odbywało się w takiej zasadzie, że ja po prostu dostawałem e, od nich e, linka do YouTube'a, na którym oni jakby na żywo z konsoli, bo wiecie dobrze, że PS4 i PS5 mają takie funkcje, pewnie Xbox też, natomiast nie mam tej konsoli, więc nie wiem. E, mają funkcję bezpośredniego streamingu z konsoli na, na YouTube'a. Ja dostawałem linka do prywatnego czy tam niepublicznego streamu z tym. Wrzucałem to do siebie na OBS-a i robiłem restream, jakby tego ze swoim komentarzem. No i podjąłem się takiego wyzwania, zrobiłem to. Było fajnie, potem jeszcze dostawałem kolejne propozycje. Z czasem inne drużyny zaczęły pisać z tejże ligi, że może ich mecz skomentuję. No i tak skomentowałem kilka, kilka spotkań w Lidze. Prawdę mówiąc, ja już nawet nie pamiętam jaka to była liga EPL bodajże się to nazywało. O ile, o ile pamiętam. I później po jakimś czasie okazało się, że pojawia się nowy projekt na scenie Pro Evolution Soccer, na tej scenie e-sportowej, który zamierza Zagarnąć tych wszystkich najlepszych graczy ze wszystkich lig w Polsce i stworzyć nową ligę. Nazywało się to E-Liga, i idea tego była taka, że tam nie będą te drużyny grać pod jakimiś swoimi śmiesznymi, mniej lub bardziej, nazwami, ale stworzymy drużyny odzwierciedlone na realnych klubach. I tam był górnik Zabrze, tam był Ruch Chorzów, tam był widzewódź. Po prostu twórcy tej ligi zaczęli pozyskiwać te kluby realnie, to znaczy podpisywać z nimi umowy, dzięki czemu mogli realnie, to nie była żadna jakaś tam gówniarska zabawa, tylko wszystko legitnie na papierze. Chłopaki założyli sobie spółkę, ogarnęli ten projekt i pozyskiwali te kluby. Była Zawisza Bydgoszcz, z tego co pamiętam Odra Wodzisław. Jak na rozgrywki sportowe, jeszcze w Pro Evolution Soccer, które no mimo wszystko, trzeba to powiedzieć, jest niszową grą i już wtedy też było niszową grą, to było bardzo profesjonalnie wszystko robione. No i oczywiście nie mogło się tutaj obyć bez, bez oprawy komentatorskiej. Wówczas Michał Ziąson-Gryckiewicz, też no, notabene jeden z czołowych graczy PES-a w Polsce, e, napisał wtedy do mnie, że jest taki projekt i on by chciał, żebym ja był tam jednym z komentatorów. Ja, człowiek znikąd, zupełnie nieznany na tej scenie, ale jednak Mój kontent PES-owy i też FIFA-owy na kolejnej karierze spodobał się na tyle, że uznano, że, że się nadam. No a że już tam coś komentowałem wcześniej w, tym, w, ty, w tych innych ligach. No to zdarzyło, to, to powiedzmy, że gdzieś tam były już jakieś namacalne dowody tego, że takim meczu na żywo też sobie poradzę. No i tak wszedłem we sport i wszedłem w Eligę i pociągnęliśmy tą Eligę całą. To było dość fajne przeżycie dla mnie, e, dlatego że ta liga rzeczywiście cieszyła się dość sporym zainteresowaniem, przynajmniej na początku, później też. Pierwsza kolejka, pamiętam, komentowałem chyba mecz Widzewa z Ruchem Chorzów, i ten mecz na streamie na żywo. Tam było ponad 1000 ludzi. Wiecie, ja robiłem dużo streamów, ale, ale zazwyczaj dla 10, 20, czasami 30 osób. Natomiast tutaj świadomość tego, że cię ogląda 1000 osób w tym momencie. I komentujesz na żywo szybki, dynamiczny mecz Pro Evolution Soccer. To było coś fajnego, kolejne, kolejne dla mnie wyzwanie. No i coraz bardziej się wciągałem w tą komentatorkę, coraz bardziej mi się to podobało. Się ten zawodnik w ostatnich tak w grę obronną wraca, pomaga swoim kolegom. Chruszka! Znakomita sytuacja! dwa do jednego dla Śląska Wrocław. I tyle. I Eliga się skończyła. Ja wróciłem do swojej norki. Akurat wtedy też chyba zrobiłem sobie trochę przerwę od, od streamowania, bo znów się troszkę streamowo wypaliłem na YouTubie. No, i minęło kilka tygodni, i napisał do mnie Michał, że na takiej grupie komentatorskiej, którą mieliśmy wtedy na potrzeby E ligi, tak naprawdę stworzoną, to Michał napisał, że komentuje mecz drugiej ligi dzisiaj. I my wszyscy, no ale jak komentujesz mecz? Jak, jak to się dzieje? Jak, jak? Serio? Poważnie? Tak, no komentuję teraz. Jest taka platforma, nazywa się Sportais, i ja tam komentuję. No, i okazało się, że rzeczywiście jest taka platforma, nazywa się Sportais. Transmituje wszystkie mecze drugiej ligi polskiej. Bardzo by chciał, żeby każdy z tych meczów miał oprawę komentatorską. No a że Michał, z racji tego, że był jednym z włodarzy E-Ligi i miał, e można powiedzieć, w telefonie numery do kilku, jeśli nie kilkunastu komentatorów albo osób, które mogą ewentualnie się tym zająć, no to bardzo, bardzo szybko zaczął przeciągać na sportaj z byłych pracowników ELIGI. E liga była jednak projektem mimo wszystko darmowym. Były plany, żeby w drugim sezonie projekt był już bardziej komercyjny i żeby były pieniądze też za komentowanie, natomiast jak mówię, ten drugi sezon nigdy nie doszedł do skutku, bo bo, 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 bo bo chyba też się troszeczkę chłopaki wypalili, ale to oni powinni się na ten temat wypowiadać, ja ja nie powinienem tutaj mówić za nich, jak to tam wyglądało od środka no i byłem, napisał do mnie i, 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 i zapytał, czy bym nie chciał ja powiedziałem, że Pewnie, żebym chciał, super, oczywiście, żebym chciał. Marzę o tym, żeby, żeby komentować prawdziwą piłkę nożną, bo tego wcześniej nie robiłem. Nigdy, nigdy. Gierki, jasne, e-sport, super, natomiast to już była prawdziwa piłka nożna. No i oczywiście bardzo szybko się zgodziłem. Później zadzwonili do mnie również właściciele Sporta spogadaliśmy chwilę przez telefon, ustaliliśmy warunki, również finansowe, bo tutaj już w grę wchodziły pieniądze za, za komentowanie. Jeśli chodzi o te pieniądze, one, tak jak mówię, one nie są wielkie, ale, ale są i nie są też małe. Może tak, może na takiej zasadzie. Nie chciałbym dokładnie tutaj mówić, jakie to są kwoty. Natomiast to są OK pieniądze. Jak, na, jak dla mnie na ten moment mojego rozwoju, bo trzeba też wziąć pod uwagę, że ja nie miałem, tak jak mówię, doświadczenia w komentowaniu piłki nożnej takiej prawdziwej, bo co innego gierka, wiecie? Ale przejdźmy do następnego podpunktu. Chciałem tutaj zrobić taki rozdział i, ee, i teraz będzie taki rozdział mój pierwszy moje pier, mój pierwszy mecz, moje pierwsze mecze. Nie miałem żadnego doświadczenia w komentowaniu piłki. I co innego, komentować grę komputerową, gdzie po pierwsze w nią grasz. Bo to jest duża różnica, chciałem to zaznaczyć. Grasz w tą grę, to znaczy, ty wiesz, co zaraz zrobisz. Komentując to, jak ja grałem w FIFE, bardzo łatwo mi było komentować, dlatego, że po pierwsze. Wiedziałem, do kogo za chwilę podam, wiedziałem, czy oddam strzał na bramkę, czy jednak jeszcze się wstrzymam. To bardzo dużo ułatwia. To troszkę jak komentowanie w meczu, który już widziałeś kiedyś i wiesz mniej więcej, co się wydarzy. Troszkę inaczej, ale mimo wszystko nie wiesz tylko, co zrobi bot. I tutaj jest pewna niewiadoma, ale. Yy ale dość łatwo to przychodziło. W dodatku masz dużo ułatwień, to znaczy nazwisko zawodnika, który teraz jest przy piłce, wyświetla Ci się na dole ekranu. Potrzebujesz ułamek sekundy, żeby czasami zerknąć na to nazwisko, ale bardzo szybko wyrabiasz sobie nawyk. To samo we sporcie. Tam też na transmisji PESA były ksywki zawodników, którzy są teraz przy piłce, wyświetlały się na dole ekranu, tak jak w normalnym gameplayu, gdzie po prostu są nazwiska piłkarzy, to tam były ksywki tych zawodników. Ksywki były czasami dziwne, trudne do wypowiedzenia, bo wiemy wszyscy, jakie są ksywki w internecie. Czasami ludzie naprawdę odpływają, jeśli chodzi o jakiś stopień skomplikowania swojego niku, a czasami jeszcze nikt jest zajęty, to dochodzą do tego jakieś dziwne znaki, uproszczenia itd. Więc tam już była wyżej zawieszona poprzeczka, ale nadal gameplay jest bardzo powtarzalny. Dość przewidywalny, dość schematyczny, a jeszcze do tego otoczony yy, grafiką podpowiadającą wiele rzeczy. Tutaj mamy transmisję piłkarską. Tutaj nie ma żadnej grafiki, która ci mówi, jaki zawodnik jest teraz przy piłce. Ty musisz zobaczyć, jaki on ma numer, ty musisz wiedzieć, kto gra z jakim numerem i po prostu na żywo lecieć, a akcja pędzi. I to było dla mnie duże wyzwanie. Ja wiedziałem, że to mnie czeka i wiedziałem, że z tym trzeba będzie się zmierzyć. Wiedziałem, że z tym muszę się zmierzyć, natomiast na poziomie tych zdalnych transmisji, gdzie na przykład w Serie B, mając taką pełną oprawę transmisyjną, no to mamy kilka kamer, jeżeli ktoś dostanie żółtą kartkę, to pokazuje się od realizatora grafika z nazwiskiem tego zawodnika, są zbliżenia na tych piłkarzy, jeżeli ktoś przed chwilą oddał strzał, to natychmiast po, po tym jest zbliżenie na niego, jest powtórka, tak jak mówię, jest dużo miejsca, żeby jeszcze, jeszcze sobie coś dopowiedzieć. Natomiast tutaj mamy jedną kamerę, która po prostu śledzi boisko z dość dużej odległości, mimo wszystko. Różnie też te kamery są usytuowane, tak jak infrastruktura stadionu na to pozwala no bo one muszą być na czymś zamocowane. To nie jest statyw, który sobie pan operator rozkłada i jak mu tu nie pasuje, to sobie stanie tu i jakoś się odnajdzie. Więc zmierzam do tego, że bardzo często te numery na koszulkach są słabo widoczne. Ciężko odróżnić piłkarzy, bo na przykład mają podobny wzrost, podobne włosy, podobną budowę ciała. Jeśli jak ktoś jest jeszcze niski i łysy, to on się rzuci w oczy. Jak ktoś jest, powiedzmy, i ma inny kolor skóry, bo jest na przykład Latynosem, albo piłkarzem z Afryki, no to jeszcze go siłą rzeczy gdzieś tam łatwo dostrzec na boisku, bo się po prostu wyróżnia. Natomiast jeżeli masz koło siebie w linii pomocy grających trzech zawodników o podobnym wzroście, każdy ma brązowe włosy, no i. I, 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 I na przykład dzisiaj notabene komentowałem mecz rezerw Lecha Poznań i oni mają, tak jak Lech Poznań zresztą może zauważycie, mają złote numery na, na koszulkach. To tych złotych numerów, wiesz, jeżeli by mieli białe jeszcze na tych grantowych koszulkach, to by to było widać bardzo dobrze. Złotych numerów ciężko dostrzec. Czasami jak się słońce odbije, to nie masz pojęcia, co to jest za numer. No i to są problemy, z którymi musiałem się zmierzyć. I robiąc to od roku czasu... Ja nie powiem, żebym na początku czuł się z tym komfortowo. To znaczy, dla mnie to była trudna przesiadka. Ja mam świadomość, że pewnie te mecze pierwsze komentowałem bardzo słabo. Ja powoli, powoli też nagrywam ten filmik i chyba jestem gotowy już, żeby o tym opowiedzieć. Bo myślę, że powoli, powoli wchodzę na taki poziom, na którym sam jestem w stanie siebie słuchać. Druga sprawa: emocje. Bo inaczej jest, jak sobie gadasz do widzów i masz 10 widzów na streamie, a zupełnie inaczej jest, kiedy. Masz świadomość, że komentujesz przed ludźmi, którzy cię nie znają, którzy może są cięci na komentatorów, szukają błędów. Chętnie ci te błędy wytkną, nie chcesz palnąć jakieś głupoty, ale też musisz się otworzyć emocjonalnie. I z tym miałem problem chyba przez to, że przestałem streamować. Bo jak streamowałem i na co dzień robiłem tą fifę, to się, to darłem, japę, to też mi dużo dało. Kolejna kariera potem tym też mi dużo dała, bo jest coś takiego, że ty musisz sobie ten głos na komentowaniu wyregulować. To znaczy. Nie możesz być za cicho, nie możesz być zbyt yy, odarty z emocji, że komentuję na zasadzie: No, zawodnik numer 9 przy piłce, dobre teraz rozegranie tu na prawą stronę. Jest dośrodkowanie, no i bramka, bramka dla drużyny. A, bo po tym dobrym dośrodkowaniu, no i możesz tak komentować, bo to jest senne. Jeżeli coś się dzieje, to ty musisz, musisz wiedzieć, kiedy tym głosem modulować, ale też tego się trzeba nauczyć. I ja w pewnym momencie na kolejnej karierze się nie hamowałem, oczywiście. Tam krzyczałem, wkładałem te emocje, czasami coś śmiesznego powiedziałem. O to w tym chodziło, ale sam zauważyłem taki moment, to było przy FIFA 21, jak wrzucałem kolejne odcinki z Ekstraklasy, że na początku się trochę hamowałem, później się przestałem hamować, ale popadłem ze skrajności w skrajność. To znaczy z takiego gościa, który nie bardzo umiał okazać emocje po strzelonej bramce i pracowałem nad tym, bo ja to widziałem, ja jestem bardzo samokrytyczny w stosunku do siebie, więc ja staram się, tak jak mówię, jak najwięcej błędów wyciągać, żeby je po prostu niwelować. Poszedłem w zbyt wielką skrajność, za bardzo darłem mordę. Po prostu miałem na, bram na każdej z, bram z bramek, miałem przestery. Mówię tu cały czas o kolejnej karierze i o Fifie. Były przestery. I zauważyłem, że w komentarzach widzowie zaczynają e, pisać, e, dlaczego tak krzyczysz? Przestań się drzeć, i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to nie jest hate, tylko dla mnie to jest feedback. Ja po dwóch, trzech odcinkach uznałem, ok, ludzie, jeden, jeżeli to napisze jedna osoba, to spływa. Druga w porządku. Ale jak mi to napisała czwarta, piąta osoba pod kolejnym odcinkiem. No to znam OK, to jest feedback. Ludzi denerwuje to, że aż tak głośno krzyczysz. Więc jednocześnie trzeba wyregulować sobie głos na tyle, żeby OK, podnieść go, kiedy jest bramka, ale nie. Ale łatwo się podnosi głos po prostu jednocześnie krzycząc. Tak, Natomiast trudno się podnosi głos, ale jednocześnie nie podnosi tonu głosu aż tak bardzo, czyli ja teraz mówię szybciej, ja teraz jestem bardziej podekscytowany, ta bramka teraz padła, ona była przepiękna, ale ja nie krzyczę po was, ja nie grę się, ja nie mówię, że bramka, bramka, teraz! Ja ci nie atakuję uszu, nie? O to chodzi, ja nie robię przesteru, ja po prostu... No i to jest coś, czego się musiałem nauczyć. Pewnie gdybym poszedł do, do jakiejś szkoły, na jakiś kurs komentatorski, to tam takich rzeczy się właśnie uczysz, to są takie tipy, które dostajesz, jak modulować ten głos. Ja musiałem się tego nauczyć, na kolejnej karierze się tego nauczyłem nieźle. Natomiast yy, tak jak mówię, tam mecze były szybkie i tam dużo się działo, więc łatwo było utrzymać ten rytm. W drugiej lidze jest ten problem i tylko w drugiej lidze, ogólnie w takiej dużej piłce, bo ostatnio oglądałem mecz Legia Warszawa ojej, Kiuski. Termalika w Warszawie yy, w poniedziałek na TVP Sport, kolejka ekstraklasy. I komentował to Jacek Glaskowski. Jacek Glaskowski to jest mój guru komentarzu. To jest mój od zawsze ulubiony komentator. Ceniłem Szpakowskiego w latach 90., później uważam, że tak troszkę nie wiedział kiedy się wycofać. Yy, bardzo lubię Mateusza Borka, bardzo lubię Tomka Smokowskiego, bardzo lubię Twarowskiego i jeszcze paru jest fajnych komentatorów, których lubię, ale Jacek Laskowski to był zawsze mój ulubieniec. Od lat 90 po prostu mam słabość do tego komentatora, uważam, że jest fenomenalny. Aczkolwiek, panie Jacku, troszkę pan też yy, zaczyna marudny się robić, tak bym to określił. Mam wrażenie, że z wiekiem troszeczkę zaczyna pan się robić marudny, ale uwielbiam pana tak czy siak. Ten Mundial w 4K i tak dalej, dla mnie niesamowity refleks umysłowy i jednocześnie taki sposób komentowania, jaki lubię. I Jacek Glaskowski w tym komentował ten mecz, i powiem szczerze, on ten mecz był nudny, jak cholera, i on sam był znudzony tym meczem. I to było widać pod koniec pierwszej połowy, że on już zaczyna być sfrustrowany tym, jaki jest poziom tego spotkania, bo on nie ma co komentować. Ten mecz nie daje mu paliwa. No ileż można opowiadać, jeszcze miał tam współkomentatora, ale ileż można opowiadać ze współkomentatorem, podawać jakieś statystyki, kiedy w meczu się nic nie dzieje, w którymś momencie po prostu brakuje ci tego paliwa, i już zaczynasz się nudzić, więc tobie opadają emocje, i tobie opada. Taka ekscytacja, bo na początku jesteś podekscytowany, masz bardzo dużo do powiedzenia, jest, masz przygotowane wszystkie notatki, jesteś przekonany, że to będzie fajny mecz, już tylko czekasz, żeby on się zaczął. ale jak widzisz, że ten mecz nie będzie fajny, no to gdzieś tam ci zaczyna entuzjazm opadać. I to jest zupełnie podświadome. Nie dlatego, że ty się obrażasz na ten mecz. Po prostu dlatego, że ty, ty się wystrzelałeś. Ty się wystrzelałeś z emocji, a nie dostajesz bodźców tutaj z zewnątrz nowych emocji. Bo jak się dzieje w meczu dużo, to łatwo się to komentuje. To cały czas jesteś podekscytowany, ale tu się dzieje dużo, ale tu się zmienia wszystko. Gorzej, jak się nic nie dzieje. I zauważam tutaj i pomyślałem sobie, kurczę, taki kozak, taki gigant jak Jacek Glaskowski. Może widz tego normalnie nie wyłapie, natomiast no ja już takie rzeczy wyłapuję właśnie przez prywat siebie, bo, bo wiem, jak działa ten proces i mnie to się wielokrotnie zdarzało i wielokrotnie miałem do siebie o to pretensje. I to jest jedna z rzeczy, nad którymi bardzo mocno pracuję. To znaczy, wychodzę z założenia, że. Nie może być tak, że mi się musi mecz podobać, żebym ja był w stanie go przedstawić w atrakcyjny sposób. To jest klucz, nad którym teraz bardzo mocno pracuję, jeśli chodzi o mój warsztat komentatorski i uważam, że w ostatnich tygodniach jest naprawdę niezły progres w tym temacie. Ogólnie ostatnie tygodnie są dla mnie takie przełomowe, bo dużo, dużo. Tak jak mówię, dopracowałem sobie system informacji, notatek, takiego dnia meczowego i takiego ułożenia sobie tego wszystkiego w taki sposób, że coraz mniej rzeczy przeszkadza mi w komentowaniu i już jestem na tyle bezpieczny w takiej komentatorskiej strefie komfortu, że mogę coraz bardziej się skupiać na tym. Jak mówię, a nie do końca co mówię, bo tutaj już jest takie bezpieczeństwo. Mam taki dostęp do informacji, tak sobie to wszystko fajnie poukładałem, że nie muszę się tak bardzo marzyć o to, co mówię. Także dziękuję Wam, widzowie, za to, że zaakceptowaliście mnie jako twórcę kanału Kolejna Kariera, jako mój głos, jako moją twarz, moją osobowość, bo nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, bez Was. Jest to jeszcze, to wszystko jest jeszcze taki mój początek. To wszystko jest jeszcze. To wszystko jest jeszcze proces nauki, ale widzę rozwój, dużą chęć, też rozwoju, i przede wszystkim sens rozwoju. No, i mam nadzieję, że, że co, że, że się usłyszymy kiedyś. Przy okazji, po pierwsze, mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane też faktycznie troszkę sobie pojeździć po stadionach, bo ja bardzo to lubię robić. Gdyby jeszcze ktoś mi za to płacił, i mógłbym sobie komentować te mecze. No już w ogóle było fantastycznie, wiecie, jestem typem gościa, który lubi sobie nawet na jakiś kartofiskowy boisko pojechać, mecz zobaczyć, nie mówiąc już o jakichś lepszych stadionach, a tutaj rodzi się taka możliwość, lubię gadać, lubię gadać o piłce, lubię komentować mecze i mam nadzieję, że coś z tego będzie, zobaczymy, najwyżej nie, no ale, ale, ale myślę, że warto spróbować, a co do tego kanału? Chwilowo w zawieszeniu, ale tak jak mówię, szukuję taki moim zdaniem bardzo ciekawy projekt. Ja się wkręciłem w ten projekt niesamowicie. To było coś, co się zaczęło od bardzo głupiego popołudnia, gdzie po prostu chciałem sobie coś sprawdzić w internecie, a skończyło się tak, że przerodziło się w kilka tygodni, siedzenia i, yy, i bardzo szybko zrozumiałem, że to będzie jakiś kolejny mój projekt, który będę robił za niedługo go wam pokażę, to będzie zresztą mogę to delikatnie zaspoilerować że to będzie projekt dotyczący historii piłki nożnej ale to nie będzie coś takiego jak historie z boiska które bardzo szanuję czy jakieś inne czy jakieś inne kanały, które po prostu pokazują jakieś biografie piłkarzy czy pojedyncze, pojedyncze historie, czy jakieś skandale zupełnie coś innego no cóż i z tym was zostawiam, jeżeli coś jeszcze chcecie wiedzieć o moim komentowaniu, coś was interesuje czegoś nie powiedziałem Macie jakieś dodatkowe pytania do mnie, no to piszcie po prostu w komentarzu, jak będzie taka potrzeba i te pytania będą dla mnie ciekawe, na tyle, że będę chciał na nie odpowiedzieć, to nagram kolejny materiał. Do usłyszenia.